2000 FM, the many voices of multicultural Australia. Stand by for the next program. Dzień Państwu, słoneczną letnią sobotę 21 stycznia 2014 roku ze studia radia 2 OSM 2000 FM Beirut wita Was Ela Cejewska, a towarzyszą mi studia Aleksandra Błaszkowska, Marian Polak, Jaką Polą. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku polskim. Audycji naszych można słuchać w każdą sobotę od godziny 11.30 do 13.00. W paśmie 98.5 FM. Można nas też słuchać w internecie na naszej stronie. Podaję adres www.pl2000fm.blogspot.com.au. Mamy też naszą stronę na Facebooku, to jest Polskie Radio 2000 FM oraz na YouTube. W wyszukiwarce należy wpisać pl2000fm. Podaję numer telefonu do studia, który będzie czynny 15 minut po zakończeniu audycji 97 15 54 11, a nasz numer faksu to 97 15 54 33, na który bardzo prosimy przesyłać ogłoszenia lokalne do piątku. Ja dodam jeszcze, że na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo już ponad 180 audycji archiwalnych, których można słuchać o każdej porze. A co usłyszymy w dzisiejszej audycji? W związku z rocznicami powypadło, że dzisiejsza audycja będzie głównie na tematy muzyczne. A na początku Marcin Tomala, młody felietonista mieszkający w Anglii, zaprasza na felieton samolot do Londynu pełen dzieci. Następnie Ola Błaszkowska opowie nam o Australia Day, który przypada w tą niedzielę i świętujemy także w poniedziałek. Następnie Wiesław Wilczkowiak, prezes Stowarzyszenia Muzycznego Christopher z Gili, opowie o wydarzeniach związanych z popularyzowaniem pamięci Krzysztofa Klęczowa. Około godziny 12 Beata Rumianek przekaże nam wiadomości ze świata i zaraz potem Ola Błaszkowska powie o Australia Open, o zawodach tenisowych. W związku z urodzinami Krzysztofa Klęczona nadamy pierwszą część rozmowy z żoną artysty oraz również wspomnienie Alicji Klęczon i Korona o Czesławie Jeleniu, który był przyjacielem rodziny Klęczonów. I na koniec zapraszamy na prezentację projektu Promienie artystów z Krakowa. Będzie to info o płytach, koncertach, utworu z tekstami Krzysztofa Baczyńskiego. Zapraszamy zatem do spędzenia z nami kolejnych 87 minut. I już piosenka na dzień dobry. Zespół Krzysztof Kwasczyk KGB wielokrotnie gości w naszym radiu. Dzisiaj specjalna piosenka tego zespołu. A oto co napisał lider zespołu na Facebooku na temat tej piosenki. Polska za Ukrainą to koncert, który odbędzie się 19 stycznia w Kijowie na Majdanie. Wystąpią m.in. Kasia Kowalska, Paweł Kukiz, Malore Gerokes i Kage Band. I ten właśnie utwór zagrany na koncercie, który jest wyrazem solidarności z Ukrainą, i jestem z tego dumny, że mogę w nim uczestniczyć. Zatem posłuchajmy piosenki, którą KGB wykonał na tym koncercie 19 stycznia. Piosenka nosi tytuł Jak będziemy dalej żyć. Oh,
wszystkim przygotowałem sygnał o świecie podstawowej, który przypada 26 stycznia. Jutro, czyli w niedzielę 26 stycznia, w Australii obchodzony jest tak zwane Święto Australia Day, czyli Święto Australii. Przypomnijmy, że 26 stycznia upamiętnia lądowanie pierwszej floty w obecnym Sydney, które nastąpiło w 1788 roku. Jednak prawidłowe odkrycie Australii przez kapitana Cooka miało miejsce 18 lat wcześniej, w 1770. Pierwsza flota pod dowództwem kapitana Artura Filipa składała się z 11 statków, na których przywieziono 753 skazanych oraz 277 wolnych osób. Większość z nich stanowili strażnicy. Dlaczego rozpoczęto kolonizację odsyłki więźniów? Kilka lat wcześniej Anglia utraciła 13 kolonii na kontynencie północnoamerykańskim. W Anglii brak było więzień dla szybko rosnącej liczby przestępców. Wielu trzymano na statkach na Tamizie. Wysłanie ich tak daleko, czyli do Australii, że będzie można o nich na zawsze zapomnieć, wydawało się być bardzo dobrym rozwiązaniem. Kapitan Cook podsumował swoje statki w Botany Bay, nazwane tak na cześć botaników, Józefa Banksa i Daniela Solandera, którzy jak na naukowców przystało, w bardzo krótkim czasie zidentyfikowali ponad 800 gatunków nieznanych dotąd roślin. Botany Bay okazało się jednak niezbyt dobre na rozładowanie 11 okrętów z dość nietypowym ładunkiem. Kapitan Filip poszukał stosowniejszej zatoki, znalazł ją wkrótce i nazwał Sydney Col. Nazwa Sydney była ukłonem w stronę Lorda Sydney, pełniącego wówczas obowiązki Home Secretary, odpowiednika ministra spraw wewnętrznych. Pierwszą rzecz, jaką zrobił kapitan Filip, to wbicie brytyjskiej flagi i deklaracja przynależności nowej kolonii do Imperium Brytyjskiego. Odbyło się to rankiem 26 stycznia 1788 roku i tą właśnie datą celebrujemy. Nieoficjalnie celebracje rozpoczęły się w 1808 roku, oficjalnie w 1818, ale dopiero w 1935 datę tę uznały wszystkie Stany Australii. A co na to wszystko aborygeni, czyli rdzenni mieszkańcy Australii? Dzień inwazji, Invasion Day, tak określają datę 26 stycznia niektóre środowiska aborygeńskie. Wiemy, że przyjęli oni niezbyt przyjaźnie statki kapitana Cooka. Z flotą kapitana Filipa było zapewne podobnie, ale nie zanotowano żadnych istotnych incydentów. Po pierwsze, wszelkie ceremonie Brytyjczyków nie miały dla aborygenów żadnego znaczenia. Po drugie, nie zdawali sobie na pewno sprawy, że oto zaczęła się okupacja ich ziemi. Kapitan Filip pamiętał o istotnym punkcie instrukcji kolonizacji nowego terytorium. Szukać porozumienia z Kubycami, aby to wykonać, kazał swoim żołnierzom porwać przywódcę miejscowego plemienia Benlonga. Benlong dobrze zasymilizował się w angielskim środowisku, zaprzyjaźnił się z kapitanem Filipem, nawet dokonali ceremonii wymiany imion. Benlong otrzymał imię gubernator, a kapitan Filip imię Benlonga, Wallower. Wikipedia podaje, że Benlong zapoznał Brytyjczyków ze zwyczajami swojego plemienia. Dotąd wszystko wyglądało na sielankę. Sytuacja zmieniła się, gdy do Australii zaczęli przybywać wolni osadnicy, którzy zostawali wieczystą dzierżawą królewskiej grunty. Wtedy zaczęły się walki o ziemię, w których aborygeni nie mieli żadnych szans. Faktem jest, że przeniesienie na nowy, praktycznie niezależny od Anglii grunt zaowocowało stworzeniem całkiem nowego społeczeństwa. Australijczycy odrzucili podziały klasowe, wyrobili w sobie instynkt niezależności i współpracy. Trzeba przyznać, że pomogło im w tym brytyjskie poczucie sprawiedliwości. Skazańcy po odbyciu wyroku dostawali TOD, stawali się wolnymi ludźmi. Ich przeszłość była zapomniana i nie przeszkadzała im w robieniu kariery w nowej ojczyźnie. A jak przebiegają nieformalnie obecne celebracje? Oczywiście najczęściej przy barbecue, kotlety, jagnięcie i piwo to podstawa, a dla rozluźnienia się oczywiście krytyk na plaży. Organizowane są koncerty, zawody, zawody surferów, pokazy sztucznych ogni oraz imprezy charytatywne. Mam nadzieję, że pogoda jutro dopisze i życzę Państwu bardzo przyjemnej niedzieli. A teraz dalsza część naszego programu. Zapraszamy na felieton aktualny młodego felietonisty zamieszkałego w Anglii. Samolot do Londynu pełen dzieci. Marcin Tomala. Tak, wyjeżdżam.
Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Zmala. Chciałem Państwu przedstawić jeden z moich ostatnich felietonów, który powstał na bazie moich polskich wakacji. Na stałe bowiem mieszkam w Wielkiej Brytanii. Samolot do Londynu pełen dzieci. Nowy rok przywitałem w kraju. Moi niesamowici rodzice sprawili, że krótkie polskie wakacje były dla mnie i mojej żony przeżyciem cudnym, jak zawsze zresztą. Staram się unikać jak ognia polskiej polityki, by sobie tego wrażenia za mocno nie powstać. Nie dało się żyć jasno, skoro na każdym kroku byłem, ciągle jestem, bombardowany doniesieniami mediów, jak wspaniali i jednomyślni politycy bronią mnie i innych emigrantów przed wczorajszym premierem Wielkiej Brytanii, Davidem Cameronem. Lokalne radio, blogi, premier, opozycja, dosłownie wszyscy i wszędzie kreowali taki obraz represji, że aż ogarnął mnie szczery strach, iż po powrocie do UK na lotnisku mnie nie przypuszczono do tego, że od razu wyślą do jakiegoś polskiego obozu pracy. Żebyśmy mieli jasność. Premier Cameron w sprawie zasiłków dla dzieci emigrantów walnął populistyczną głupotę. Co gorsza, wymienił z imienia jedną z nacji, Polaków. Szukając głębszego dna, warto się zastanowić, na jakim poziomie wylądowała polska racja stanu, skoro dla ratowania nadszarpniętej popularności z założenia poważny polityk używa słów niesprawiedliwych dla naszych rodaków. Telefony się nadał, mix i sposób rozwoniły teraz. Szkoda, że premier Tusk i minister Sikorski nie byli tacy zdecydowani w sprawie niektórych brytyjskich tabloidów, polskie obozy pracy, czy też przechodząc na poważniejsze tematy w przypadku śledztwa stolickiego, pomocy dyplomatycznej. Skoro zresztą na porządku dziennym znani Polacy, celebryci, cenieni eksperci obrażają własny naród z pamięcią tragicznie zmarłego Lecha Kaczyńskiego właśnie, to w sumie naprawdę nie rozumiem nagłości zamieszania. Cameron strzelił sobie w stopę. Szukając głosów sceptycznie nastawionych do Polaków i emigracji angielskich Lenni i Obiboków, stracił w oczach wielu normalnych Brytyjczyków, którzy potrafią realnym okiem ocenić ekonomiczne dane i zdają sobie sprawę z realiów brytyjskiego rynku pracy. Zresztą warto zastosować jednego z satyryków, jeśli ktoś, emigrant, kto nie zna dobrze języka, nie ma oszczędności, wielkich kwalifikacji, znajomości, zawiera ci pracę, to nie oszukujmy się, w sumie to jesteś do dumy. Nie zapominajmy także o Polakach posiadających na zestaw prawa wyborcze. Tak czy siak, populistyczna zagrywka Camerona, czy nagle przednocznie obróci się przeciwko niemu. Ale nie w tym wszystkim, jednakże zajadność polskich mediów, polityki, kreowanie obrazu represji z jednoczesnym okazywaniem polskiej sielanki bajkowości. Nie będę bawił się w głębsze analizy. Każdy, kto żyje w Polsce, ma drobinkę zdrowego rozsądku, zdaje sobie sprawę, jak groteskowo wygląda ta sielankowość. Nie wyjechałem do UK, bo życie tutaj jest szczytem moich marzeń, uwierzcie na słowo. Tutaj także daleko do bajkowości, zmagamy się z normalnymi, codziennymi kłopotami, a za darmo nikt niczego człowiekowi nie da. Możemy oczywiście porozmawiać o lukach angielskiego systemu benefitów, ale to już inna historia. Tylko że w tym brytyjskim piekle, gdzie mnie tak nie lubią, do lekarza specjalisty umawiam się bez najmniejszych kłopotów. Przestałem się bać szpitali i lekarzy. Z urzędem podatkowym utrzymuję kontakty wzorcowe i szczątkowe. Rachunki, mimo iż wysokie, nie przyprawiają mnie o zawrót głowy, a robiąc zakupy, kupuję to, co potrzeba, nie to, co, na co mnie aktualnie stać. W sklepie przed świętami, mimo tłoku, nikt na siebie nie bardziej. Od angielskich sąsiadów i znajomych dostałem taką liczbę kartek świątecznych, że nie było ich gdzie wyłożyć. Na ulicy nie boję się, że jakiś pędzący pijany wariat przemknie w ognie, a morderca dzieci z powodu niedoskonałości prawa właśnie wychodzi z więzienia. Od represji i strach na każdym kroku. Już wracam, minister Sikorski. Byłoby naprawdę miło, gdyby polska elita polityczna podjęła chociażby trud stworzenia takich warunków, by polscy emigranci, skoro mają powód, mogli pokazać z całą mocą populistyczną zagrywką Camerona środkowy palec. W zamian mamy tani festiwal bez drobiny refleksji nad stanem polskiej państwowości. Co najciekawsze, naprawdę wrócić chciałbym, tylko nie wiem, czy dałbym radę. Zdrowotnie. Z jednej strony Polska Służba Zdrowia, moja siostra, której lekarz zaleca spotkanie ze specjalistą, a 3 stycznia okazuje się, że nic na ten rok już nie ma. Przesympatyczna babcia mojej drugiej połówki rozpaczliwie potrzebuje rehabilitacji. Dostępna za pół roku, a jak dobrze pójdzie, z ograniczoną liczbą zabiegów. Moja mama zwykłej recepty od tygodnia nie może się doprowadzić, a przytomnie odkładają słuchawkę. Gdy pójdzie się osobiście, numerków nie ma, dzwonić. Za to aktyw mamy dużo Polaków, lecz się sam. Masz czas.
Dodajmy do tego zasady system emerytalny i pewność, że po uczciwym przepracowaniu całego życia dostanie się 800 zł. Bajka. Z drugiej strony zdrowie psychiczne. Naprawdę, ile zwariować, gdy człowiek na co dzień ma do czynienia z polskimi resortowymi mediami, politykami, którzy na każdym kroku robią sobie ze mnie regularne jaja, a wybrany tłum leningów szczerze im wszystko przytaskuje, kibicuje. Z daleka łatwiej to komentować, naprawdę. Szczerze i podziwiam i współczuję tym, którzy w polskim pikierku muszą radzić sobie bezpośrednio. Czasem najłatwiej chyba wyłączyć telewizję. Nie wiem, ile żyłek może pęknąć w ludzkim ciele, jak słucha palikota mówiącego o standardach moralnych. Lisa nawołującego księży do potępienia kolejnej zbrodni przeciwko ludzkości, resortowych dzieci, czy telewizji publicznej, która znalazła sobie nowego diabła w postaci braci Karnowskich. Tak się z ciekawości zapytam, to oni tak schorowanemu człowiekowi jak dziennikarz Tulski pozwolili długo i ciężko pracować? Na okresie wszystkiego premier, którego rządzenie jest władzą marketingową. Od wydarzenia do wydarzenia. Odpowiadanie na kwestie trudniejsze i wygodne pomijamy, zostawiając brudną robotę dziennikarskim szykaczom. Wspominałem już nieraz, przeszło śledztwo smoleńskie, przejdzie wszystko. Obawiam się jednak, że coraz więcej Polaków tego cudu gospodarczego i siedanki konsumować się nie zamierza. W samolocie do Londynu, którym ostatnio wracałem, leciało mnóstwo małych dzieci. Dziwni jacyś ich rodzice, skoro do tego Camerona wstrętnego lecą, a Tuska i Sikorskiego nie słuchają. Chyba, że boją się o te zasiłki. No cóż, okazuje się, że nawet populistyczny zagrywkach brytyjski premier jest skuteczniejszy od polskiego. Biedny ten nasz Donald. Jeszcze coś, co mógłby się wykazać. Ślicznie Państwu dziękuję. Przy okazji tego osobistego tekstu, wiem, że spóźniony, ale jak najbardziej szczere życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, niezależnie czy na emigracji, czy w Polsce. Do się. Miała 72. rocznica urodzin Krzysztofa Kęczona, muzyka legendy. Oto część pierwszych wywiadów z prezesem Stowarzyszenia Krzysztofa, Wiesławem Wyczkowskim, obrażeniem związanym z propagowaniem twórczości Krzysztofa Kęczona. Zmaga się woda z jasnego życia. Ludzie mijają się, ludzie słyszą. Ktoś nie poznaje się, ale zna. Yeah.
14 stycznia minęła 72. rocznica urodzin Krzysztofa Klęczona i z tej okazji rozmawiam z prezesem Stowarzyszenia Muzycznego imieniem Krzysztofa Klęczona, Christopher, z Wiesławem Wilczkowiakiem. Witam serdecznie w Australii. Witam serdecznie Ciebie, Elu, i wszystkich radiosłuchaczy. No oczywiście witam w Australii, ale przez Skype'a, bo rozmawiamy Gdynia, Sydney. Ostatnie 2 lata pełne były wydarzeń związanych z propagowaniem pamięci Krzysztofa Klęczona, kompozytora, wokalisty i gitarzysty. Większość tych wydarzeń to inicjatywa właśnie Waszego stowarzyszenia i żony muzyka, Alicji Klęczon-Kolona. Może zacznijmy od tego, co dociera do wszystkich. Ostatnio było wznowienie kilku CD-sów oraz nowa płyta z piosenkami Krzysztofa Klęczona w wykonaniu znanych polskich zespołów. Możesz coś powiedzieć na temat tych płyt? Tak, no płyta wyszła, Klęczon Legenda, to pewnie o tej płycie myślisz, którą wydała Sylwia Barycka z mężem. Są to wykonania różnych artystów polskich. Tak na przykład Port śpiewa Mujek Staszczyk, Światy we włosach, Kasia Kowalska, są bardzo ładnie. Historia jednej znajomości, Stanisław Sojka. Tam jest chyba 10 utworów Krzysztofa Klęczona i śpiewałem właśnie polscy artyści. Ja chyba puściłam wszystkie te nagrania z tej płyty, ale ciekawostka jest, że płyta ta rozeszła się bardzo szybko i teraz będzie jej reedycja. Ma być drugie wydanie płyty właśnie już z inną okładką. Płyta cieszy się ogromnym zainteresowaniem, więc stąd ta reedycja. Jeszcze wyszły inne płyty, na których są nagrania Krzysztofa Klęczona z czerwonymi gitarami i trzema koronami. Czy te płyty też są w sklepach, czy można je kupić tylko w internecie? A czy właśnie jak patrzyłem po sklepach, szczególnie w Empikach, to tych płyt w ogóle nie ma, ani czerwonych gitar, nie ma płyt, ani właśnie Krzysztofa Klęczona. Nie wiem, jak to się dzieje. Ale z tego co wiem, to właśnie czerwone gitary mają w tych dniach, bodajże, wydać nową płytę. Odnajdą się na niej piosenki Krzysztofa Klęczona? No myślę, że tak, chociaż wydaje mi się, że raczej będą bazować na swoich nowych utworach. Czy głównym kompozytorem tego zespołu w obecnym składzie jest Jurek Skrzypczyk? Bo taką mam płytę, na którym są głównie jego piosenki. Tak, Jurek jest menadżerem zespołu, razem ze swoją córką, jest kierownikiem zespołu, pięknie prowadzi konferansjerkę na wszystkich swoich koncertach. Ta konferansjerka to jest szkoła czerwonych gitar, bo oni na każdym koncercie sami prowadzili konferansjerkę. Chyba to był pierwszy zespół, który tak robił. Zresztą robili to doskonale i bardzo dowcipnie. A propos właśnie koncertów, powiedz, jakie koncerty odbywały się w ostatnich 2 latach? Chyba nawiążę do naszego festiwalu, który organizowaliśmy w zeszłym roku w Kłodzku, bo to było właśnie ogromne wydarzenie. A ciekawostką jest to, że właśnie 14 stycznia ogłosiliśmy, że jest 2. edycja festiwalu, który odbędzie się również w Kłodzku 27 i 28 czerwca. Czy jest strona internetowa z informacjami? No więc właśnie tą stronę już mamy. Po prostu jak się wejdę na Kultus Festival, to na pewno się ta strona otworzy. Ja nie znam w tej chwili linka do tej strony, ale to po prostu jak się wejdzie Kultus Festival, to na pewno się znajdzie. No chciałabym zachęcić naszych wokalistów tutaj z Australii, bo warto pojechać na ten festiwal. Są fantastyczne warunki. Zakwaterowanie jest w zamku, bardzo pięknym zamku. Są warsztaty, na których można się nauczyć czegoś od znanych muzyków i wokalistów. Są wystawy, imprezy towarzyszące, jest koncert gwiazd. No i można zająć jakieś miejsce, to nawet jest też nagroda pieniężna. I jak będzie w tym roku? Czy podobnie jak w zeszłym? No czy może dodam, że poza tym jest to piękne miejsce, bardzo urokliwe, jeśli chodzi o miejscowość, bo piękny zamek, rzeka, która płynie, piękne miasteczko, najdłuższy rynek w Europie, tak, no piękna miejscowość. Były 2 spotkania w Kłodzku, na których byłem, teraz musiałem jednak odpuścić ze względów rodzinnych, ale z tego co wiem, bo dostałem to rozdanie z zadania, to będzie podobny właśnie układ. Pierwsza część w amfiteatrze, są tam czerwone gitary i unplugged, a na dużej scenie chcę zaprosić zespoły bliskie Krzysztofa Klęczona, to znaczy artystów bliskich Krzysztofa Klęczona, takich jak Pan Borys, Wojtek Korda, artystów z tamtego okresu.
poza tym jakiś młody zespół grający też w stylu rock'n'rolla dawnego, ponieważ w tym roku jest 55. rocznica polskiego rock'n'rolla, więc chcemy to tak zgrabnie złożyć. Czyli zapowiada się świetny koncert. A czy zgłosili się już kandydaci do konkursu? Jeszcze nie, tylko został ogłoszony właśnie ten konkurs. Plany są wszystkie terminy, daty i czekamy na pierwsze zgłoszenia, na pierwsze demo, które z nas wpłyną, które będziemy mogli przesłuchać. No i potem zbierze się komisja jurorów i wybierzemy te, które kwalifikują się do festiwalu. No my prezentowaliśmy tutaj w Australii główne nagrody na tym pierwszym festiwalu w Półtusku i było naprawdę dużo świetnych wokalistów. Także miejmy nadzieję, że w tym roku może będzie jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej, że będzie coraz głośniej o tym festiwalu. To jest bardzo ważne, a to więcej będzie. Koncerty Czerwone Gitary występowały specjalnie dla pamięci Krzysztofa Klęczona. Odbył się piękny koncert w sali kongresowej w Warszawie. Tym razem był po raz pierwszy dedykowany właśnie liderowi zespołu Krzysztofowi Klęczonowi w jego 30. rocznicę śmierci. Cały repertuar zespołu składał się prawie w całości z piosenek zmarłego artysty, byłego lidera Czerwonej Gitary. Sala była wypełniona po brzegi, na koncert została zaproszona żona Krzysztofa Alicja, jego rodzina, kuzyni oraz Karol Walwin, jego kolega z pierwszego duetu, ten, z którym właśnie no, zaczynał swoją karierę. Pamiętamy tą piosenkę, Mały Miś do lasu Miś. Na koncert ten zaproszono również autorów tekstów piosenek Krzysztofa, więc był obecny Janusz Kondratowicz, Marek Gaszyński, był również Krzysztof Dzikowski. Z tego, co wiem, rozmawiałem z Jurkiem Szybczykiem, zaproszenie również otrzymał Franciszek Walicki, ale ze względu na swój stan zdrowia, podeszły wiek, no musiał niestety odmówić, ale przysłał serdeczne życzenia i pozdrowienia dla zespołu i uczestników koncertu. No muszę tutaj przypomnieć, że Franciszek Walicki jest ojcem polskiego Big Beatu, ponieważ był organizatorem wszystkich najpopularniejszych zespołów, które powstały w tamtych czasach, takich jak Niebiesko-Czarni, Czerwono-Czarni, Czerwone Gitary. To oprócz zespołów to jeszcze wystawy, jeszcze muzykorany, dyskoteki, koncert dinozaurów w Operze Leśnej, wystawy, także no, był bardzo aktywny Franciszek Walicki, no i do tej pory jeszcze jest aktywny, bo często u niego bywam, bo jeszcze ma jakieś tam pomysły, jeszcze co tam siedzi przy komputerze, pomimo swojego wieku ciągle aktywny i niech tak będzie jak najdłużej. A chciałam Ciebie zapytać, czy to w zeszłym roku, czy dwa lata temu w Opolu również był koncert piosenek Krzysztofa Klęczona. Podobno cały dzień był specjalnie poświęcony jego muzyce. Tak, ale oprócz tego był jeszcze koncert i po tym koncercie w sali kongresowej był koncert w Dyni w Teatrze Muzycznym, ponieważ postanowiliśmy z Jurkiem
powtórzyć ten koncert właśnie w Gminnym Teatrze Muzycznym. Sami zajęliśmy się organizacją, była to ogromna praca, ale opłacało się. Gminy podobne jak w Warszawie, ogromny sukces zespołu. Pewnie Krzysztof tam z góry patrzył i pomagał nam, aby wszystko udało się. No, widownia była w komplecie, aplauz na stojąco, owacje, 100 lat, także no, wielkie wydarzenie. Był to właściwie ostatni taki koncert przed remontem Teatru Muzycznego, bo potem teraz został zamknięty i na prawie 2 lata była przebudowa teatru. Teraz właśnie był już koncert właśnie też czerwony gitar, już po tej przebudowie, które mieliśmy dawno na tym koncercie. Wracając co do tego koncertu właśnie w Teatrze Muzycznym i w sali kongresowej, to było coś takiego, że w scenie był ekran, na którym pojawił się Krzysztof Częczon. Czerwone gitary zagrały Biały Krzyż. Krzysztof jakby ożywił się i grał razem z nimi. No, było to niesamowite wydarzenie, reakcja publiczności, a jeszcze do tego snop światła punktowego wpadł na gitarę Krzysztofa. Przegnam wydarzeń tygodnia, witam Państwa, Beata Rumianek. Jak podały media, w Kijowie zginęło w 7 stacjach z miejscem 5 uczestników antyrządowych protestów. Około 300 osób zostało rannych. Jeden z przywódców opozycji ukraińskiej, Witalij Kliczko, oświadczył, że obecnie najważniejszym zadaniem jest uniknięcie rozlewu krwi. Jednocześnie zapowiedział, iż protestujący w czwartek przejdą do ofensywy, jeśli władze nie pójdą na ustępstwo. Kliczko ostrzegł, że władze szykują się do rozbicia protestów antyrządowych trwających od listopada na kijowskim Majdanie Niepodległości. Dodał, że oponenci władz robią wszystko, aby nie było kolejnych ofiar śmiertelnych. Podziękował wszystkim, którzy przyszli na wiec na Majdanie. Dziś zginęli ludzie, teraz wszyscy jesteśmy na placu, gdzie każdy może zginąć, podkreślił. Kolejny raz wezwał Janukowicza do zwołania wcześniejszych wyborów prezydenckich. Przedterminowe wybory bezprawowo zmienią sytuację, będziemy robić wszystko w tym celu, mówił Kliczko. Apelował do Janukowicza, by nie ignorował ludzi i poczynił kroki na rzecz rozwiązania tej sytuacji. Arnold Schwarzenegger wspiera ukraińską opozycję. Na kanale Dazi Kliczko na YouTube pojawił się krótki film, na którym amerykański aktor i były gubernator Kalifornii dodaje otuchy walczącym na Majdanie. Chcę, aby naród ukraiński wiedział, że wspieram go w pokojowej walce o demokrację i wolność. Pokój wam, mówił Schwarzenegger, układając przy ostatnich słowach palec wskazujący i środkowy w geście pokoju. Wyrazy solidarności z Ukrainą przesłali na ręce arcybiskupa Większego Światosława i arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego przedstawiciele polskiego episkopatu. Współpraca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, by w tej części Europy panował pokój, czytamy w liście. CBA zabezpiecza w Stanach Zjednoczonych korespondencję mailową między koncernami informatycznymi a polskimi urzędnicami. Taki jest efekt współpracy z amerykańskim FBI w sprawie infoafery. Ślad po wszelkiej korespondencji pracowników gigantów komputerowych zostaje wyłącznie na serwerach znajdujących się na terenie USA. Kilkudziesięciu rodziców, którzy wraz ze swymi niepełnosprawnymi dziećmi demonstrowało przed kancelarią premiera, przyniosło się do Sejmu. Wymagają się m.in. uzasadnienia ich pracy jako opiekunów i podniesienia świadczeń z rodzicami i dziećmi, spotkał się premier Donald Tusk. Nieładnie, panie ministrze Sikorski, mówić o Nagrodzie Solidarności, nie konsultując tego ze związkiem zawodowym, który ma prawo do znaku graficznego i nazwy NSZZ Solidarność, mówił w polityce przy kawie w Telewizji Polskiej Piotr Duda, przewodniczący NSZZ Solidarność. W ten sposób Piotr Duda skomentował pomysł ministra Sikorskiego o ustanowieniu Nagrody Solidarności.
Nagroda w wysokości 1 000 000 euro ma zostać przyznana 4 czerwca, 25. rocznicą pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Otrzymają osoba, która kierując się zasadami Solidarności przyczyniła się do szerzenia demokracji. Kraków zajął 9 miejsce wśród najatraktywniejszych miejsc na świecie dla inwestycji z sektora outsourcingowego w zestawieniu 2014 Talent Top 100 Outsourcing Destination. Stolica Małopolski zdobyła też najwyższą pozycję wśród europejskich miast. Zestawienie, które udostępniało Stowarzyszenie Aspire Poland, zrzeszające największe firmy outsourcingowe w naszym kraju, wskazuje, że Kraków w porównaniu z zeszłym rokiem awansował o jedno miejsce, zastępując stolicę Irlandii i Dublin. Przed polskim miastem znalazły się tylko lokalizacje azjatyckie, a pierwsze miejsce utrzymuje indyjskie Bangalore. CIA zapłaciło polskim służbom specjalnym 15 milionów dolarów za prowadzenie tajnego więzienia w Starych Kiejkutach, podał amerykański dziennik Washington Post. Były szef agencji wywiadu Zbigniew Siemiątkowski nie chciał komentować tych doniesień. Ochrona ofiar przemocy domowej, przeciwdziałania przestępczości i nienawiści rasowej, poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwalczanie przestępczości gospodarczej i kontynuacja programu modernizacji komend i komisariatów to priorytetowe działania MSW na 2014 rok. Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, to bardzo często ludzie, którzy mogą jeszcze bardzo wiele dać najbliższemu otoczeniu czy swojej rodzinie, powiedział premier Dunajczyk na spotkaniu z seniorami w Częstochowie. Zaznaczył, że czasem osobom powyżej 60 roku życia potrzeba niewielkiej pomocy, aby pobudzić ich gotowość do aktywnego życia. Personel przychodni w Zabrzu przez ponad godzinę nie miał pojęcia, że w poczekalni znajduje się martwy człowiek. Na dodatek 77-letni mężczyzna zmarł dokładnie naprzeciwko okienka rejestracyjnego. Prawdopodobnie chciał prosić o zmierzenie mu ciśnienia krwi. Sprawą zajęła się zabrzeńska prokuratura. Zwyczajny 1934 to tytuł wcale niezwyczajnej wystawy w warszawskim Domu Spotkań z Historią. Ekspozycja zawiera niepublikowane wcześniej w Polsce zdjęcia słynnego holenderskiego fotografika Willema van der Porla. Zdjęcia przedstawiają Warszawę, Łowicz, Wilno oraz pogranicze polsko-litewskie i polsko-rosyjskie. Zostały wykonane podczas wizyty fotografa w Polsce w 1934 roku. Nieograniczony dostęp do internetu, 40 filmów, 10 seriali, gier i bajek. To nie bajki, tylko nowa rzeczywistość w polskich pociągach. W ciągu 1,5 miesiąca w pierwszych składach PKP Intercity pojawi się Wi-Fi, czyli bezprzewodowy dostęp do sieci. Wczoraj przewoźnik podpisał umowę z jednym z operatorów telefonii komórkowej. Chińscy naukowcy jako pierwsi w historii przeprowadzili badania składu chemicznego pioruna kulistego. Wyniki wskazują, że zawiera on odparowane substancje zawarte w glebie, informuje pismo Physical Review Letters. Pioruny kuliste znane są od stuleci, ale z braku dokładnych informacji natura tego zjawiska pozostaje tajemnicą. Świecące kule pojawiają się w sposób nieprzewidywalny i znikają już po kilku sekundach, a obserwujący je laicy niewiele potrafią przekazać fizykom. Można by rzec, uf, jak gorąco. Rok 2013 był czwartym z najcieplejszych lat na świecie od 1880 roku, podała amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna. 96 dni przed kanonizacją Jana Pawła II kardynał Stanisław Dziwisz uruchomił zegar odmierzający czas do tego wydarzenia. Zegar będzie umieszczony w oknie papieskim w Krakowie. W poniedziałek zaprezentowano też srebrną monetę w kształcie Polski dedykowaną Janowi Pawłowi II. W Brazylii trwa proces beatyfikacyjny 9-letniej dziewczynki z wsi Kai. Odette Vidal de Oliveira urodziła się 15 września 1930 roku w Rio de Janeiro. Dziewczynka była znana ze swojej pobożności. Raport lotnictwa Witolda Pileckiego z pobytu w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz ukaże się w języku chińskim, poinformował Instytut Pamięci Narodowej. Wydawcą publikacji jest firma Akropolis z Tajwanu. My, Tajwańczycy, czytaliśmy i oglądaliśmy wiele historii dotyczących Auschwitz, ale nigdy nie padło tam nazwisko Witolda Pileckiego, człowieka, który dobrowolnie dostał się do Auschwitz i opisał, co tam zobaczył na własne oczy, powiedziała cytowana przez IPN właścicielka tajwańskiego wydawnictwa Akropolis, Kaixin Huang. Wydarzenia na Ukrainie mają dramatyczny przebieg, ale nawet w najbardziej ponurych okolicznościach zdarzają się obrazki wywołujące uśmiech. Burszlaki na głowach protestujących na Majdanie w Kijowie nie są jednak żartem, ale reakcją na nowe prawo.
Przed kilkoma dniami ukraińskie władze przyjęły nowe prawo ograniczające m.in. wolność zgromadzeń. Przepisy zakazują na przykład noszenia w trakcie demonstracji kasków. Obecnie protest ma brutalny przebieg i łatwo o urazy głowy. Zamiast kasków niektórzy noszą więc burszlaki i garnki. Do usłyszenia za tydzień. A teraz Aleksandra Baczkowska opowie, kim następnych pilotów wyzwyczajnych się Australijczycy o Australian Open. Wielkoszlemowe Australian Open już powoli dobiega końca. Czołowi tenisiści świata zebrali się na twardych kortach w Melbourne Park, aby zawalczyć o najwyższe trofea. Wśród zawodników łaknących końcowego zwycięstwa nie zabrakło także Polaków. Główny drabińcy pierwszego turnieju tej rangi w sezonie w grze pojedynczej mieliśmy piątką graczy nad Wisłę. Gdy z niezmiennym szczęściem swoje mecze rozgrywali Agnieszka Radwańska, Katarzyna Peter, Jerzy Janowicz, Miłosz Przysiężny i Łukasz Kubot. Awans do kolejnej rundy wywalczyła trójka naszych najwyżej klasyfikowanych tenisistów: Radwańska, Janowicz oraz Przysiężny. Niestety ci ostatni odpadli po turnieju w pierwszej i drugiej rundzie. Zarówno Mariusz Fritzenberg i Marcin Matkowski również odpadli w turnieju mixem. Cała impreza przebiegła bez zakłóceń. Jedynym problemem był ogromny upał, który rozwijał zawodnikom i na pewno nie był sprzymierzeńcem zmagających się z ciężkimi warunkami sportowców. Na temperatury narzekali wszyscy, a i tak najbardziej odczuwali to zawodnicy, którzy w nierzadko ponad 40-stopniowym upale musieli często rozgrywać kilkugodzinne ciężkie spotkania. Już po dwóch dniach rywalizacji podnosiły się głosy o nieludzkich warunkach. Rozstawiona z numerem piątym, Agnieszka Radwańska, na półfinale zakończyła występ w tegorocznej edycji turnieju. Polska tenisistka przegrała w czwartek w Melbourne ze Słowaczką Dominiką Zbulkową. Po wspaniałym zwycięstwie nad Wiktorią Azarenką w ćwierćfinale polscy kibice po cichu liczyli na awans Polki do finału. Niestety zabrakło sił. Tegoroczny wynik był jednak jednym z najlepszych osiągnięć ISI w historii występu w Melbourne. Do tej pory granicą nie do przejścia drugi przypadku ćwierćfinał, na którym zakończyła start czterokrotnie. Bardzo serdecznie gratulujemy. Za dotarcie do półfinału w tym roku zapewniła sobie premię w wysokości 540 tysięcy dolarów australijskich. Również wspaniały sukces odniósł Łukasz Kubot, który ze szwedzkim tenisistą Robertem Lindstedem zagrali finale dobra. Awans do decydującego spotkania zapewniło im zwycięstwo z francuskim duetem Michel Lorda i Nicolas Mahut. Występ w finale tegorocznego Australian Open to najlepsze osiągnięcie 31-letniego Polaka w grze podwójnej, nie tylko w tym turnieju, ale także we wszystkich imprezach Wielkiego Slema. A już dzisiaj niezagrawka dla fanów tenisa. W finale kobiet zagrają Słowaczkę Dominika Cibulkowa oraz Finka Nali. Natomiast finał mężczyzn, który zapowiada się niesamowicie interesująco, odbędzie się jutro. Mistrzowie rakiety, Szwajcarz Stanisław Wawrinka i Hiszpan Rafael Nadal wyjdą na kort w godzinach wieczornych. A my oczywiście trzymamy kciuki za debiutę Łukasza Kubota, który zagra mecz w niedzielę około 16. Życzymy Państwu bardzo gorących wrażeń. Lubisz dobre wędliny o polskim smaku? A może jeszcze czas, a polskie słodycze, ogórki, kapustę, kiszon? Koniecznie wstąp do sklepu Polonez. Z polskimi wyrobami. 49 Louis Street w Chesterfield, telefon 96-449-0. Sklep otwarty od środy do soboty. Wszystko kupisz przy miłej obsłudze. Wszystkie wyroby są świeże, chude, bardzo smaczne. I na nie! Pamiętajcie, Polonez, telefon 96-449-0. Wybierasz się do kraju? Chcesz się wypocząć na wyspach? Posłuchaj nas, kochane, sprawa jest oczywista. Tylko Magna Carta, gdzie pomoc właśnie czas się zmieniło. Magna Carta Travel, gdzie ceny za mnie i podróż nie kosztuje. Cóż, mówią klienci, chyba to prawda. Bo wszyscy się zobaczysz, kąta jak wymyjesz, a dłużej gdy jesteś, jak w domu się czujesz. Magna Carta Travel, najstarsza polska agencja turystyczna regionu Twojego bezpiecznego i udanego wypoczynku. Adres? Albo numer 2 z przystanku kolejowej z Krakowa.
telefon 9746-9964 oraz 9746-9895. Twoja podróż nic nie warta bez pomocy Magna Carta. Magna Carta Travel, sponsorowany na 2000. Teraz zapraszamy na pierwszą część rozmowy z żoną muzyka Krzysztofa Klęczona, Alicją Klęczon-Korona. W kolejnych audycjach będziemy nadawać następną część tego wywiadu rzeki. Żona sławnego muzyka, który stał się już w Polsce legendą, Krzysztofa Klęczona, kompozytora, wokalisty, gitarzysty. Witamy Cię serdecznie w naszym radiu. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich Polonusów w Australii. W tej chwili jestem u siebie w Arizonie, także witam serdecznie Polonię australijską. No właśnie, rozmawiamy przez bardzo wielki ocean. Muszę też przekazać Ci pozdrowienia od kolegów naszego radia, którzy wiedzieli, że będę z Tobą rozmawiała i powiedzieli, że Cię serdecznie od nich wszystkich pozdrowiła. No to ucałuj ich ode mnie. Dziękuję bardzo. Dlaczego właśnie dzisiaj się spotykamy, bo 14 stycznia minęła rocznica urodzin Krzysztofa Klęczona. Gdyby żył, miałby obecnie 72 lata. Na Facebooku istnieje strona fanów Krzysztofa Klęczona, bardzo popularna i zauważyłam, że wiele osób zadaje sobie pytanie, jakby Krzysztof wyglądał teraz. Ja myślę, że niewiele by się zmienił. Ja też się z Tobą zgadzam. Trudno mi jest sobie uzmysłowić, że miałby w tej chwili 72 lata. No ja też się nie odmładzam, tylko po prostu latka lecą. Ale wydaje mi się, że masz rację, dlatego że te typy urody tak się nie zmieniają. Co prawda pamiętam jeszcze, jak Krzysztof żył i chyba to było też przed wypadkiem krótko. To był chyba 1980 rok. Krzysztof, nie wiem czy ja to w wywiadach mówiłam, ale po prostu Krzysztof bał się starości. Jak on będzie wyglądać? I kiedyś mi powiedział, jednak chyba jest jakaś, nie wiem, intuicja, czy jak to można nazwać, bo mówił, o, wiesz co, ja wolę umrzeć młodo, żebym młodo wyglądał. Także w tej chwili można się trochę śmiać, ale z drugiej strony niektórzy ludzie, no, czują zbliżający się koniec, tak mi się wydaje. Czytałam gdzieś wspomnienia jego siostry, że jak był dzieckiem, to był w szpitalu, gdzie ktoś na łóżku obok umierał i on od tej pory się właśnie bał śmierci. O tym powiem Ci szczerze, nie słyszałam. Wiem, że był w szpitalu, ale wydaje mi się to trochę nieprawdopodobne, bo ja byłam też parę razy w szpitalach. To były inne lata, zależy, który był rok. Ja nie słyszałam o tym. Nie sądzę, że się bał śmierci, dlatego że z drugiej strony Krzysztof i jego ojciec byli bardzo odważnymi ludźmi. Krzysztof nie bał się właściwie śmierci, ale chyba to też miało skutek, że dużo przejęło od ojca. Jak pamiętasz, tata Czesław Klęczon, Akowiec, jeden z wyklętych tak zwanych, nie bał się. W którymś z wywiadów, już wiem kto to powiedział, Krzysztof Krawczyk, powiedział, że Krzysztof był bardzo odważny, no i oczywiście dodał,
o tym tacie, którego chyba nawet osobiście kiedyś poznał w dawnych latach, ale wiesz, co mi się przypomniało? Chodziliśmy na Legię w Warszawie, na basen. No i tam była jakaś wysoka skocznia. Ja tam pamiętam, że weszłam, no i Krzysztof z Krawczykiem i nie wiem, kto tam jeszcze z takich znanych muzyków był, Krzysztof bez zastanowienia po prostu skoczył główką w dół, oczywiście prawidłowo, no dlatego, że był wysportowany. A on się nie bał, on się właśnie niczego i nikogo nie bał. To wspaniała cecha charakteru. A jeszcze wracając do wyglądu, ja po prostu uważam, że niewiele by się zmieniło właśnie przez to, co teraz powiedziałaś, że był wysportowany, więc na pewno miałby taką samą sylwetkę. Wiemy, jak wygląda stan Borys. Mimo lat wygląda świetnie, tak samo Krzysztof wyglądałby tak samo, mi się wydaje. Ja też uważam, no oczywiście zawsze ząb czasu troszeczkę zostawia śladów, ale też uważam, że jednak to jest w genach coś. Każdy z nas starzeje się inaczej. My znamy go po prostu młodego, 39-letniego, jak zginął niestety. I poza tym starzejemy się jedni wcześniej, drudzy później. Moja mama, która skończyła 91 13 listopada zeszłego roku, nie wygląda na swoje lata. Po pierwsze wygląd, a po drugie, że mówi tak dobrze po polsku. Nie pamiętam, kto to pisał, ale porównał go z Chopinem. W tym samym wieku odeszli i połowę swojego życia żyli w Polsce, a mniej więcej połowę za granicą. To tak właśnie podobnie było z Krzysztofem. No inną muzykę pisali, ale też byli obaj muzykami. To masz rację, ja to też chyba gdzieś czytałam. No jest z reguły tak w życiu, że ludzie sławni, zobacz Chłaskę, zobacz innych młodych, którzy zginęli, popełnili samobójstwo, tak jak Chłasko. Ludzie zdolni, moim zdaniem, to nie ma znaczenia, czy to jest kompozytor, czy to jest pisarz, poeta, odchodzą wcześniej. Nieraz się zastanawiałam nad tym. Pełnili już swoją misję na ziemi i nie dłużej się męczyć, bo tak powiem naprawdę, życie na ziemi jest bardzo ciężkie, prawda? Nikt nie ma lekko. Jeszcze a propos Chłowski, urodził się tego samego dnia, co Krzysztof Klęczon. 14. Ja wczoraj oglądałam na Polonii kulturalni.pl i było wspomnienie chyba właśnie i rozmowa, nie pamiętam nazwiska tego autora książki o Chłasku. Nie zwróciłam na to uwagi, że tego samego dnia, albo po prostu nie powiedzieli. Styczeń to jest znak koziorożca. Koziorożcy są dosyć uparte. To wiem. Jak wygląda życie z koziorożcem? No tak, do tej pory przecież krąży i to moim zdaniem jest doskonały opis charakteru Krzysztofa, zbuntowany Anioł. Powstała piosenka Wiesia Wilczkowiaka, ale chyba o ile pamiętam, po raz pierwszy użyła w jakimś wywiadzie ze mną, reporterka, było to chyba koniec lat 90. Gdzieś mam nawet ten artykuł, właśnie tytuł artykułu o Krzysztofie, o nas w ogóle, o naszej rodzinie, był zatytułowany Zbuntowany Anioł. Chyba to była inspiracja dla piosenki, no i w tej chwili tak uchodzi. Tak go nazywają, Zbuntowany Anioł. No, piosenka powstała u nas tutaj, w Sydney. Masz rację, Masia Lunarzewska i Wiesław Wilczkowiak. Ona kapitalną muzykę zrobiła i słowa są dobre, także to gra. Jestem zdziwiona tylko, że jakoś ta piosenka w Polsce, no była pewnie za mało zreklamowana. Co prawda w Polsce w tej chwili to jak ja wyjeżdżam co roku albo dwa razy w roku wyjeżdżam, to no niestety mało puszczają muzyki. I to jest dla mnie, ja też tak naprawdę.
zmęczona. Chciałam się zapytać, jak obchodziliście urodziny jeszcze w Polsce, nawet jak byliście jeszcze parą narzeczeńską, a później małżeńscy, i jak obchodziliście w Stanach Zjednoczonych? W Polsce w tym okresie, w latach 60. i 70. to urodziny nie było obchodzone. Myśmy obchodzili imieniny Alicji 21 czerwca, imieniny Krzysztofa 25 lipca. To było sporadycznie, chociaż my obydwoje w mojej rodzinie, bo myśmy mieszkali z moją babcią, z moją ciocią i z jej rodziną w Gdańsku-Oliwie, no to tam się trochę obchodziło te urodziny. Muszę dodać, że w tej chwili w Polsce urodziny są bardzo popularne. Ja jestem zaskoczona, no ale jak mają nawet walentynki i Halloween, no to ja już się niczemu nie dziwię. Po przyjeździe do Ameryki z kolei kompletnie nie obchodziliśmy imienin, bo moi rodzice już byli od kilkunastu lat w Ameryce, mówią, a to przeżytek, to już tylko urodziny. No w polskim naszym gronie z muzykami, z naszymi znajomymi, takimi bliskimi, urządzało się imieniny i urodziny. To były po prostu dwie uroczystości dwa razy w roku. Gdzie obchodziliśmy to? Nam się to oczywiście nie za bardzo podobało, dlatego że ja pamiętam, że urodziny to właściwie się obchodziło w Niemczech, w tych krajach czy anglosaskich, w Polsce, nie wiem gdzie jeszcze w Europie obchodzi się imieniny, no bo to jest katolickie święto, bo w każdym kalendarzu jednak są te imiona i no z reguły były bardzo fajnie urządzane. Nieraz duże było przyjęcie, nieraz było mniejsze, tylko w gronie rodzinnym. To zależy, ja już tak dokładnie nie pamiętam każdego roku, jak myśmy obchodzili, no ale są na to też różne zdjęcia, które nawet krążą na Facebooku do tej pory. A dziewczynki dawały tatusiowi jakieś specjalne prezenty, może specjalnie robione przez nie? Tak, one dawały w tym wieku dziecięcym w szkole. To zawsze nawet nauczycielki pamiętały o różnych takich rzeczach, ale one pamiętały, zresztą była babcia, dziadek, ja, mama, robiły nie to, że poszły ze mną i kupiły coś, to raczej byłam od tego ja, czy tam krawat, czy koszulę, wodę kolońską, czy coś, a one robiły takie swoje dziecięce pamiątki. Ja muszę też przejrzeć jedną z walizek, które jeszcze zostały z dziecięcymi pamiątkami po moich dwóch córkach. Także może znajdę coś, jakieś tam happy birthday. Laurki jakieś. Takie laurki, z tym, że ja jeszcze dopisywałam po polsku i one kaligrafowały. Może coś znajdę właśnie. Już dawno nie zaglądałam. Na pewno coś będzie na ten temat. Byłoby to bardzo sympatyczne, jakbyś mogła znaleźć i opublikować. Tak, właśnie opublikować. Ludzie bardzo się cieszą z takich właśnie zdjęć, które publikujesz, takie, które pokazują wasze życie. Tak, ja mam tego jeszcze sporo, tylko właśnie ten brak czasu, co mi nie pozwala. Ja jestem zawalona papierami. Jakbym miała, nie wiem, jakąś dobrze prosperującą firmę, gdzie powinna być i sekretarka, i księgowa. I worked so very hard through the whole year. Tropical isle in the warm southern seas. Packing my things just as fast as I can. No more traffic jam. No more boys, no more clocks to watch. Hey, my vacation started today. Sleep in the morning as long as I want. And in the evening the music cafe. No more traffic jams, no more.
vacation started today. Best evening on heaven or Shangri-La. Maybe I'll stay here the rest of my life. It's been so long, it's since I got away. I've worked so very hard through the whole Słuchacie audycji w języku polskim nadawanej w radiu 2000 FM 98.5. You are listening to radio 2000 FM 98.5. A także córka artysty i tajemnicy. U nas omówienie przyjaciół rodziny Kręczowych opowiada Alicja Kręczowka-Bory. Stycznia przypadła też rocznica 10-lecia śmierci Czesława Niemela. Krzysztof Kręczon przyjaźnił się z Niemelem od początku właściwie, bo o ile pamiętam, poznali się na Festiwalu Młodych Talentów w 1962 roku w Szczecinie, gdzie Krzysztof śpiewał z Karolem Barginem Mojego Misia, a Niemel te chęty latynoamerykańskie. A potem nawet, jak Krzysztof Kręczon odszedł od Niebiesko-Czarnych, to planowali założyć wspólnie zespół razem z muzykami czerwonych gitar. Pamiętasz te czasy? O, bardzo dobrze pamiętam i szczególnie Czesława Niemela, dlatego że masz rację, mówiąc, że jakoś się dziwnie zaprzyjaźnili. No znowu tutaj wychodzi te nasze pytanie i ten sens, że dobrzy ludzie ciągną też do dobrych ludzi. To samo chciałam w tej chwili powiedzieć, że dobry człowiek chce się przyjaźnić z dobrym człowiekiem. To chyba jest prawda, dlatego że chyba dwa takie same bieguny się przyciągają, to jest inna sprawa. Ale muszę wspomnieć o jednej historii. Po przyjeździe teraz z Polski oglądałam moją tą Polonię sławną i trafiłam na Dozwolone od lat 18, taki program Marii Szabłowskiej i Krzysztofa Szewczyka. I wyobraź sobie, widzę wywiad z Czesławem Niemelem. No i wywiad bardzo ciekawy. Ten wywiad był nagrywany, bo to pamiętam, z Czesławem w lipcu chyba w lecie 2000 roku. Więc dużo, dużo przed jego śmiercią się wyglądał kapitalnie, ale wyobraź sobie, w pewnym momencie oniemiałam, dlatego że Niemel, Czesław, zaczął mówić o Krzysztofie. I słyszę, że mówi, że Krzysztof mu bardzo dużo w życiu pomógł. Nie wiem, czy wszyscy słuchacze wiedzą, prawdopodobnie nie, że Niemel jak przyjechał z Białorusi, z Nadniemna, to jako repatriant, no muzyka go ściągnęła, bo to można usłyszeć, jak się ogląda inne programy i po prostu nie miał gdzie mieszkać. Nie wiem, jak to było, że z tą rodziną się rozłączył, bo przecież przyjechali wszyscy i zamieszkał w
kotłowni szkoły muzycznej w Gdańsku. No, czy tam nie było źle, bo kiedyś tam nawet Krzysztof był, ja tam nie byłam i opowiadał, mówi, no ale wiesz, kotłownia, piwnica, ciepło było. Ale problem był, że nie mógł załatwić dowodu osobistego. No bo takie prawo, że jakiś musiał mieć miejsce zamieszkania. No i wpadłam na genialny pomysł, że pójdziemy do mojej babci, ja poznam moją babcię Stefanię Truskolaską z Czesławem, oni też tak babcia moja się z kolei urodziła na Ukrainie, więc wiesz, też zaciągała, tak, jak Czesiek. No i wyobraź sobie, że się babcia zaprzyjaźniła z Niemenem i mało tego, że zgodziła się, po prostu zameldowała Czesława u nas w Gdańsku Oliwie. I dzięki temu meldunkowi Czesław, no to musiał być 65 rok, bo ja chyba jeszcze nie byłam nawet żoną Krzysztofa wtedy, jak wyszła ta sprawa tym dowodem osobistym. Mało tego, słyszę dalej, że on mówi, że nawet śmieszne było to, że myśmy w 72 roku wyemigrowali do Stanów z Krzysztofem i z dzieckiem i z babcią, a on dopiero został wymeldowany przez moją ciocię, która wszystko tam przejęła, tą willę tak zwaną, i dopiero go wymeldowała w 75 roku. To jest jedna ciekawostka. Na skrzydłach jak bar, będę leciał za sił, tam, gdzie moje sny i warszawskie kolei. Drugą ciekawostkę pamiętam już z Chicago, jak w 1980 roku Czesław przyjechał do Chicago, no po prostu, nie oszukujmy się, też grać w jakimś klubie i zarobić trochę pieniędzy. No i bardzo mu to nie odpowiadało i Krzysztof mu zaczął tłumaczyć, ale o co chodzi? Chodziło o to, że wreszcie po długich szarpaninach z Urzędem Miasta Warszawy, bo muszę Państwu jeszcze powiedzieć, że Czesław mieszkał potem już po latach, przeniósł się do Warszawy i dostał malutki pokoik na tyłach Teatru Wielkiego, który wtedy już był odbudowany chyba. I to były warunki mieszkaniowe z dwojgiem dzieci, bo wtedy już poznał Małgorzatę Niemen, ożenił się z nią i warunki tu nie były takie fajne. No ja zdębiałam, że on dopiero w 75 roku został wymaldowany, ale wrócę do tego pobytu. Miasto Warszawa, Urząd Miasta, czy jak to w tamtych czasach się nazywało, w każdym razie dostał przydzielony domek zdewastowany w tak zwanej oficerskiej dzielnicy na Żoliborzu. 2-3 lata temu któraś z moich przyjaciółek mi pokazała, gdzie to właściwie było, tylko to już było po śmierci Niemena. No i mówi do Krzysztofa, że słuchaj, ja dostałem taką ruderę i ja po prostu nie mam pieniędzy, żeby to odremontować, a jakoś musimy tam zamieszkać. Krzysztof mówi, nie bądź głupi, no to jest jedyna szansa, żebyś wyremontował tą willę. To jest o charakterze, jakby był bliźniak, ale w typie polskiego, typowego polskiego dworku, ogrodzony cały ogród murem cegieł. No i Czesław zaczął grać po prostu. I dzięki temu miał pieniądze. Yeah.
też tam nie za często, ale krążą moje prywatne z naszego domu, jak jeszcze Krzysztof żył z Niemenem. Byliśmy bardzo, bardzo związani. Ja co prawda nigdy nie poznałam Małgorzaty Niemen, bo to już było po naszym wyjeździe, także Krzysztof jej też właściwie nie znał. I takie historie tych sławnych ludzi też i przyjaźnie. No takie jest życie i przeżyłam tą jego śmierć. To już 10 lat też czas szybko leci. Też mógł jeszcze pożyć. Jak ja robiłam z nim wywiad tutaj w 93 roku, to wyglądał świetnie. Miał fantastyczną kondycję fizyczną, nagle ta choroba go zupełnie złamała i zmieniła. To masz rację, dlatego że ja wspomnę ten wywiad z telewizji, to było w 2000 roku, więc to było już później, po twoim wywiadzie. Wyglądał fantastycznie, zresztą miał takie fajne, w niebieskim kolorze okulary słoneczne i wyglądał no zabójczo. Jak popatrzyłam na niego, w ogóle na jego tą postawę szczuplutki, ty masz rację, on był w doskonałej kondycji fizycznej. Tylko tutaj znowu wracamy niestety do tych nowotworów, że wszystko szybko chwycone jest do wyleczenia. A jeżeli nie chodzi się do lekarza na przeglądy techniczne, ja to nazywam, no to może człowieka coś spotkać, no nie bardzo przyjemnego, kończącego się, no tragicznie, w wypadku Czesława. No nieodżałowany również, jak Krzysztof Klęcza, nieodżałowany. A jeszcze wrócę do wcześniejszych czasów, bo nie bym miał być świadkiem na waszym ślubie. A, no to jest sławna sprawa. Tak, Czesław miał być świadkiem z Adą Rusowicz, bo w tym okresie byli tak zwaną parą, czyli chodzili ze sobą. No i słuchaj, wszystko się zgodzili, jedno i drugie. I chyba dwa dni przed ślubem dostajemy telefon od Cześka, znaczy moja ciotka miała telefon. W tym okresie nie każdy miał telefon. No i dzwonił Czesiek, że on strasznie przeprasza Krzysztofa, ale on nie może, nie to, że on nie chce, tylko nie może być świadkiem na naszym ślubie. Ja myślałam, że Krzysztofa szlak trafi. Jak ty możesz, ty co ty za przyjaciel? No tego typu były rzeczy. No ale co? No jak nie może, to nie może. Zaczęliśmy szybko szukać, kto by się nadawał na świadka, więc bez racji wieku Krzysztof wybrał jednak Benka Dornowskiego. I Benek Dornowski był, ale to jeszcze nie koniec historii, bo dzień przed ślubem zjawia się u nas Ada Rusowicz. No aha, bo zaczęliśmy się martwić, że może Ada też zrezygnuje. Nie wiem, jak to się stało, ale chyba też jakoś dzwoniła, ale chyba do mnie, że ona przyjeżdża. No oczywiście płacząc i szlochając słuchawkę. No i Ada się zjawia dzień przedtem, zapłakana, ciotka nie wie, moja rodzina nie wie, co z nią robić, że zerwali z Niemenem i ona nie wie, co ona ma robić i że on musi być tym świadkiem. No my jej tłumaczymy, że niestety, no my mamy już drugiego świadka. No strasznie, ale potem jakoś się uspokoiła i już przypudrowana, już w dniu ślubu było wszystko w porządku. No ale to była taka historia niespodziewana dla nas. Chyba dla wszystkich, dlatego że wszyscy traktowali ich jak taką dobrą parę i wszyscy myśleli w tym gronie muzycznym, w tym środowisku naszym, że jednak zakończy się to małżeństwem. No tak się nie stało, bo Ada Rusowicz została żoną Wojciecha Kordy, stąd jest Ania Rusowicz i brat. Zapraszam na zabawy po polsku do klubu polskiego w Polsce. Sobotę 1 lutego o godzinie 19.30.
Do tańca gra orkiestra Szczepana Sułkowskiego. W programie loteria, zimne zakąski, krowa i ciasto. Informacje i rezerwacja biletów pan Janek, telefon 96 08 42 47, lub telefon komórkowy 0418 99 5431. Klub sportowy Polonia w Plantyn zaprasza w sobotę 25 stycznia o godzinie 19.30 na zabawę karnawałową. Wstęp $10. Informacje pod numerem telefonu 96 25 61 47. W tę samą sobotę od 11 do 18 na boisku w Plantyn odbędzie się piknik sportowy połączony z turniejem piłkarskim drużyn juniorów i seniorów. Klub informuje, że rozpoczyna zapisy i rejestrację zawodników na sezon 2014. Więcej informacji możecie Państwo uzyskać pod numerem telefonu 0425 295 224. Klub Polski Oświat przypomina, że każdą niedzielę od godziny 13 odbywają się obiady klubowe. No a przed nami weekend, dwa dni świąt, a może powiemy, jak spędzicie weekend? Ale jak spędzasz? Oczywiście na plaży, barbecue ze znajomymi, słońce, opalanie się. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze. A Mariusz? Ja spędzam weekend oglądając Australia Open. Przepraszam, ja też. Marian, na ciebie kolejka. Ja też myślę, zajmę się tenisem, no i może do barbecue, tam coś jeszcze. Jeszcze dokładnie nie wiem. A ja do tego lecę, co najbardziej lubię, będę oglądała filmy. No, żegnamy się z Państwem dzisiaj troszeczkę inaczej, ponieważ na koniec zamiast piosenki nadamy segment piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Warzyńskiego. A na tydzień zapraszamy wszystkich na audycję wspólną. Podajemy jeszcze numer telefonu, na który będzie można dzwonić w ciągu 15 minut po zakończeniu audycji. 97 15 54 11. I tak życzę wszystkim naszym słuchaczom szczęśliwego i słonecznego, pięknego weekendu, długiego weekendu. Żegnamy się z Państwem. Aleksandra Błaszkowska, Mariusz Pudziński, Marian Polak i Ela Wielisa, która pomocą wszystkich biorących udział w dzisiejszą audycję przygotowała. I już zapraszamy Państwa na segment o poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, nagranej na płyty i prezentowanej na koncertach przez krakowskich artystów. Zaraz po prezencie będzie informacja o wykonawcą tego wydarzenia i kolejna piosenka. Żegnam się z Państwem i do usłyszenia za tydzień. Thank you.
stycznia minęła także rocznica urodzin poety Powstania Warszawskiego Krzysztofa Baczyńskiego. W związku z tą rocznicą chcę naszym słuchaczom zaprezentować dzisiaj dwa utwory, wiersze poety, do których muzykę napisał Mateusz Jarosz, który też gra na gitarach, a śpiewa Barbara Figurniak. Artyści swój projekt nazwali Promienie. Właśnie 22 stycznia tego roku wydali swoją drugą płytę, pierwszą wydali o tej samej porze w 2013 roku. Dziś zaprezentuję Państwu dwie piosenki z drugiej płyty. Piosenkę Wolność oraz Ty jesteś moje imię. I chciałabym tu dodać ciekawostkę, że większość utworów z drugiej płyty powstała na wyspie Solta w Chorwacji, tam gdzie młody Krzyś Baczyński spędzał dwukrotnie swoje wakacje. Autorzy specjalnie tam pojechali, żeby dowiedzieć się więcej o jego pobycie na tej wyspie. Odnaleźli oni miejscowość i nawet dom, w którym mieszkał poeta i obecnie starają się, rozmawiając z władzami wyspy, żeby zezwolono na powieszenie tablicy pamiątkowej na froncie tego domu. Wracając jeszcze do 22 stycznia, tego samego dnia odbył się również inauguracyjny koncert pieśni do słów właśnie Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. I koncert ten odbył się w kawiarni Jama Michalika w Krakowie. Utwory z płyty Promienie są tak wspaniałe, zarówno pod względem muzycznej kompozycji, jak i wykonania wokalnego i instrumentalnego, postanowiłam, że w jednej z kolejnych audycji nadam wywiad z artystami, żeby sami opowiedzieli o swojej działalności. Dzisiaj zatem tylko pilot, krótkie przedstawienie wydarzenia, propagującego najszlachetniejsze, bo przecież patriotyczne wartości, które mimo, że są tępione w obecnej Polsce, to jak widać na szczęście nieskutecznie, ponieważ Promienie wszędzie, a były już 22 koncerty, są przyjmowane ze wzruszeniem i z wielkim uznaniem. Zatem dzisiaj posłuchajmy dwóch piosenek, a w najbliższym czasie sami autorzy projektu o nim nam opowiedzą. Jesteś we